nieco ponad rok temu, w maju 2018 roku, kończyliśmy pierwszy etap podróży, pierwszej podróży kamperem. Kończyliśmy właśnie tutaj w Kalamenach. Teraz mamy wrzesień 2019 roku, czyli ponad rok później. I zaczynamy piąty etap naszej podróży. Mieliśmy pojechać na Ukrainę i takie były plany, ale plany się zmieniły i nie pojechaliśmy na Ukrainę. A dlaczego, to wam powiemy później. Teraz się rozbieramy i wskakujemy, bo jest bardzo zimno, jest 15 stopni na zewnątrz, a woda w środku ma 33 stopnie. Jest to bezpłatne miejsce i jak widzicie mało popularne, zwłaszcza poza sezonem. Dobrze, że wstaliśmy rano i poszliśmy się kąpać, bo teraz zaczął padać deszcz i zrobiło się troszkę zimno. Na szczęście nam nie jest zimno, mamy webasto włączone ogrzewanie i leżymy, pijemy kawkę i czekamy, aż się pogodzi. A w międzyczasie powiem wam, dlaczego nie jedziemy do Ukrainy. Otóż jak byliśmy w Bieszczadach, okazało się, że ja nie wziąłem garnituru ze sobą, a jestem świadkiem na ślubie w Medjugorje za kilka dni. Więc obliczyliśmy, że taniej po prostu będzie nam, jeżeli się wrócimy do domu, weźmiemy garnitur, Kasi sukienkę i pojedziemy potem dalej. No i zeszło nam troszeczkę dłużej niż planowaliśmy, pojechaliśmy do domu, zostaliśmy kilka dni dłużej, wiadomo jak to jest. I popatrzyliśmy na kalendarz, no i po prostu moglibyśmy pojechać na tą Ukrainę, ale bylibyśmy tam dosłownie 2 albo 3 dni, więc już nam się niespecjalnie chciało tak jechać, więc odkładamy Ukrainę na później. Przy okazji wszystkim dziękuję za przesłane informacje. Ja wszystkie informacje zapisałem sobie i na przyszłość, jak będziemy jechać na Ukrainę, to po prostu wykorzystamy te miejscówki i pojedziemy w te dane miejsca. Ja jestem nadal bardzo napalony na Ukrainę, bo słyszałem, że tam jest muzeum słoniny czy coś takiego. Strasznie chciałbym odwiedzić to miejsce. Wystawa słoniny. I podobno każdy dostaje szota wódki przy okazji. Więc to jest dla mojej liście życiowej. Natomiast teraz jedziemy prosto na Bałkany, teraz jesteśmy na Słowacji. No i pomalutku będziemy sobie jechać w stronę Bałkanów, w stronę Medjugorje, w stronę Bośni i Hercegowiny. Przerwa na obiad. Zatrzymaliśmy się na jakimś parkingu. Jesteśmy jeszcze w Słowacji. Kasia nam przygotowała pyszną, wegetariańską potrawę, jaką jest kalafior na parze z ziemniakami z wody. Co to jest? Kółka tarta z masłem? Z masełkiem, no. I jajka prosto od kury. Wszystko. Pięknie, będzie to na pewno bardzo dobre, smaczne. Pada deszcz, cały czas pada deszcz i jest mokro. Jedziemy, pola kukurydzy, jakieś pszenicy, może pszenicy to już nie, kukurydza, słoneczniki, wioski, nic, kompletnie cisza, spokój, aż zasypiamy. Nagle, po prostu znikąd pojawia się taka ogromna budowla, zobaczcie na to. Kopuła ogromna, ale ja muszę dopiec tam, zobacz co to jest. Lidl, że to jest. Pojedziemy tam. Radość, bo jest Lidl. Ten budynek, to okazało się, to jest bazylika w Ostrzechomiu. Jest to siedziba kościoła katolickiego
na Węgrzech, największa i najważniejsza katedra katolicka na Węgrzech i tutaj też urzęduje kardynał, prymas Węgier. Znowu mi skradłaś ostrość, słodziejaszku. Dojechaliśmy w okolice Budapesztu. Nie jedziemy dalej, już jest po 18, więc czas się zrelaksować. A z uwagi na to, że jeszcze nie obchodziliśmy hucznie rozpoczęcia naszego kolejnego etapu, to też pojechaliśmy sobie do Lidla, zrobiliśmy zakupy. Mamy Prosecco i mamy Tatara. Także dzisiaj będzie na wypasie kolacja, może nie przy świecach, ale z dobrym musującym winem. Z dobrym jedzeniem. Także w tym momencie żegnamy się. Do zobaczenia za chwilę, czyli jutro albo. No wy zobaczycie za chwilę, no. A my widzimy to rano. I mamy już kolejny dzień, mamy piękną niedzielę. To nie jest taka bardzo piękna, bo pada deszcz, ale jest w sumie cicho i spokojnie na ulicy. Wyspaliśmy się, było spoko. Byliśmy też rano. Czy no przed chwilą, 11:30, byliśmy w kościele, ale kościół jest zamknięty i powiedzieli nam, że dzisiaj mszy nie będzie. Nie do końca zrozumieliśmy z jakiego powodu, więc wróciliśmy do samochodu, a po drodze zobaczyliśmy, że w parku za nami jest kranik z wodą, więc za chwileczkę tam pojedziemy sobie uzupełnić wodę. Plan jest na dzisiaj taki, że zwijamy się, Kasia jeszcze zrobi nam smoothie, ja wysyłam pliki do Aleksandra, ponieważ za kilka godzin opuścimy Unię Europejską na przynajmniej kilka tygodni, bo na 3 tygodnie wyjeżdżamy z Unii Europejskiej, więc będzie problem z wysyłaniem plików, ale ogarniemy to, więc wysyłam co się da teraz, potem jedziemy w stronę Belgradu i tyle, i dzisiaj chyba skończymy właśnie tam w okolicy Belgradu. Więc jeżeli się plany nie zmienią, to tak to będzie wyglądać na chwilę obecną. A teraz robimy smoothie. Kupiliśmy sobie taki malutki, znaczy ja dostałam na urodziny, taki malutki blender od mojego męża. Także robimy. To wygląda, ale tak się cieszę, że jest woda. Woda napełniona, więc ruszamy przed siebie do Serbii. Podekscytowana jestem tym krajem, to tym, co tam zostaniemy. Łukasz, a ty? Nie. Jest to kolejny kraj na naszej liście. Z tego, co czytałem, to Serbowie są bardzo sympatycznymi ludźmi, bardzo lubią Polaków. I to się dobrze się składa, że Łukasz troszeczkę mówi po chorwacku, a dzisiaj będę mówił troszkę po serbsku, ponieważ oni nie lubią chorwackiego, ani Chorwatów. Wiem, że jest to samo. To dzisiaj będę mówił po serbsku. Myślę, że z twoim polskim akcentem oni nie odróżnią, po jakiemu ty mówisz, a zrozumieją. No. Taką mam nadzieję. Ja też. No to trzymajcie kciuki za nas, żebyśmy dojechali cały szczęśliwie. Będziemy nagrywać. Będziemy nagrywać przejście graniczne. A to dlatego, że Serbowie bardzo, bardzo niebezpiecznie jeżdżą. Czy to była kamerka w ogóle kupiona na Ukrainę, ale na Serbię też będę używał, bo czytałem, że Serbowie jeżdżą bardzo, no, niebezpiecznie. A że to nie jest kraj w Unii Europejskiej, to potem bardzo ciężko jest wyciągnąć odszkodowanie. Więc na wszelki wypadek mamy założoną kamerkę i będziemy się w razie czego sądzić na podstawie zdjęć z kamery. Spodziewam się, że będzie ciekawie, bo tam jest taki kraj bezprawie. A ja myślę, że z tej kamerki zobaczycie jakieś witoczki po prostu. Taką mam nadzieję, że tylko takiej już jedziemy. Jedziemy! Jesteśmy na naszym ostatnim postoju przed granicą serbską, czyli żegnamy się z Unią i tym samym właśnie się do tego szykujemy. Jako że wyjeżdżamy z Unii Europejskiej, potrzebujemy, nie mamy już dostępu do internetu roamingu, mamy tego, GPS-a. GPS-a i on ma wgrane mapy na wszystkie kraje pozaunijne też, więc przełączamy się na GPS-a teraz.
Kasia przejęła GPS-a, bo nie umiem go obsłużyć. I Kasia wpisuje koordynaty prosto z Park Fortnite'a, bo znaleźliśmy sobie miejsce w Nowym Sadzie, gdzie będziemy dzisiaj spać. No i normalnie zawsze daje mi przycisk Drive Tu i nas po prostu doprowadza po Google Mapsie, ale dzisiaj musimy kombinować. W ogóle to nie wyobrażam sobie podróży bez elektronicznych sprzętów i podziwiam ludzi, którzy kiedyś w dawnych czasach podróżowali z książkami, takimi z mapami, nie? Ja też tak kiedyś podróżowałem, do Medjugorje parę razy tak jechaliśmy, ale no jest to większe wyzwanie niż takie po prostu wklepanie sobie koordynatów i jedź prosto. Najlux. Jedziemy. Zaglądali szybko do auta i pozwolili nam jechać, także jesteśmy już w Serbii i po krótkich obliczeniach to nasz 22 kraj! W ogóle tak, Węgrzy to byli tacy niespecjalnie uśmiechnięci i tak, no tak, kazali mi wysiąść, gasić jabłów, samochód, tacy byli niespecjalnie mi admili. A Serbowie, no to jedziemy, nie? Tylko kuknęli, zobaczyli co tam jest, nawet jeden nie wstał. No także super. To jest moja pierwsza pieczątka w tym paszporcie. Także jedziemy. Ahoj, przygodo. Jesteśmy już po pierwszej nocy w Serbii. Spędziliśmy ją w miejscowości Nowy Sad. To jest druga co do wielkości miejscowość w Serbii. Przyjechaliśmy tutaj, w ciemno było. Pojechaliśmy najpierw na miejsce z Park Fortnite'a. To miejsce nie istniało. Pojechaliśmy na miejsce drugie z Park Fortnite'a. To miejsce również nie istniało, bo był jakiś remont, przekopane drogi i tam po prostu go placyku już nie ma. No więc zaczęliśmy się kręcić po ulicach. Nie mieliśmy internetu, więc nie mogliśmy nic znaleźć, więc po prostu jeździliśmy po ulicach i zobaczyliśmy taki fajny parking. No i zaparkowaliśmy od razu obok jakiegoś białego Iveco. Cicho, spokojnie. Przed nami ktoś ma monitoring, w ogóle cały dom monitorowany i podwórko, więc czułem się bardzo bezpiecznie jak w Big Brotherze. A teraz wstałem, poszedłem na spacer, zobaczyłem, że kawałeczek dalej jest taki duży parking na samochód osobowy i na tiry, więc wrzucę to na Park Fortnite'a, jak połączymy się z internetem, to będziecie mogli sobie to zobaczyć. Jakby ktoś chciał kiedyś tu w przyszłości przyjechać i spać dziko, to można. Ja się czułem bardzo bezpiecznie, Kasia się troszkę obawiała, natomiast ja się czułem bardzo bezpiecznie po tym zachowaniu celników. Zobaczyłem, że oni są mili ludzie i czuję, że to nie jest po prostu jakiś dziki kraj. Tylko to są po prostu biedne kraje, ale biedne kraje to są najczęściej najlepsi ludzie, biedni to są najlepsi ludzie. No dobra, zjedliśmy sobie smoothie i lecimy dalej. Łukasz mówi, że chciałam mieć taki projektor jak tam na ciężarówce. Zbudowany. Puszczali ludziom filmy. Odwoźnie kino. Jeżeli chodzi o kierowców, to jak na razie po pierwszych paru minutach, godzinach jazdy w tym kraju bardzo spokojnie jeżdżą, aż bardzo, bardzo, bardzo spokojnie. Słyszałem, że są bardzo duże kary za nieprzestrzeganie przepisów i widzę, że ludzie jak jest 50, to jadą 40 nawet, więc jeden z bezpieczniejszych bałkańskich krajów, jeżeli chodzi o wprowadzenie, jak na razie. Chyba jedziemy. Wana zostawiamy tutaj, na parkingu pod galerią, bierzemy nasze rowerki, my jedziemy zwiedzać Nowy Sad. Nasz pierwszy cel to znalezienie sklepu, gdzie sprzedają karty telefoniczne. Kupimy sobie serbską kartę, żeby mieć internet. Także zaczynamy naszą wycieczkę. Pamiętam, jak takie autobusy po Krakowie jeździły, tylko miały inny kolor. Ok,
kiedyś Kasia w poradniku Jak zwiedzać duże miasta, dostępnym tutaj, powiedziała, że warto iść w dużym mieście, warto iść zawsze na dworzec, żeby zobaczyć kunszt. Także zobaczcie, tutaj są kunsztowny, jest sufit i takim troszeczkę PRL-em tutaj pachnie, ale nie jest to złe, jest przynajmniej czyściutko, nie ma bezdomnych, nie ma, wiecie, takiego smrodu. To są serbskie dinary, tutejsza waluta. To jest warte, Łukasz mówił, że 500 to jest 5 euro. Mniej więcej taki jest przelicznik. Dwa słowa o Nowym Sadzie. Nowy Sad to drugie co do wielkości miasto w Serbii. I jest ono znane głównie z tego, że jest to studenckie miasto. Jest tutaj bardzo wielu studentów, duży uniwersytet. Także to miasto żyje, jest tutaj dużo imprez, dużo koncertów, bardzo dużo się tutaj dzieje. No i podobno, tak czytałam, na Park Fortnite, w miejscach, gdzie śpi się w centrum miasta, jest bardzo głośno wieczorami, bo ci ludzie żyją właśnie wieczorami. Wczoraj już to zauważyliśmy, że mimo, że była 8 godzina, na mieście było bardzo, bardzo dużo ludzi. No a Łukasz zabrał mi rower i... I co? I gubcuje, no właśnie. Łukasz pojadł, zjadł kanapkę, zjadł Snickersa i gubcuje teraz. Mhm. Wszystko jasne. Dużo radości. Dobra, jedziemy dalej. Postać Tesli jest tutaj bardzo znana. Dlaczego? Bo Tesla był Serbem. Kto zna jeszcze jakiegoś Serba, piszcie w komentarzach. Krótkie sprostowanie, chodzi mi o znanych Serbów, takich sławnych. Nie, że macie kolegę Serba, bo my go nie będziemy znać. Kaśka. Oh my god. Napiszcie, kto to jest. Kto pokazuje nam papiwa palca. Mamy internet, słuchajcie. W tym kraju nie ma internetu Unii Europejskiej, więc trzeba sobie kupić kartę. I ja mam taką kartę 10 GB na 15 dni, SIM card, i to kosztuje mniej więcej 5 euro. Więc nie jest to tak, że no, zdecydowanie taniej, niż jeżeli by korzystać z normalnej transmisji danych tutaj. Więc przekładamy za chwileczkę kartę i będziemy mieć internet. Dalej trzyma cukier z wyżka, bo dalej gubcuje. Zamknął mi bramę. 10 złotych. 10 dinarów, bite. Molim. Już wyciąga. Chodź. Zapraszam was. To była piątka dopiero. Ładnie. Do naszego skarbca. Tak się Petro Varadin, tak się nazywa to miejsce, w którym teraz jesteśmy. I fajne mają pamiąteczki, patrzcie, jakie fajne. Ta rzeka to Dunaj. Kto wie, przez ile stolic przepływa Dunaj, niech nam napisze, bo ja zapomniałem. Ja wiem, że to jest bardzo dużo stolic. To jest rzeka, która przepływa największą liczbę stolic na świecie. No, we Wiedniu, Bratysławie. Jest tu moja Sofia Loren, moja modelka, której właśnie zrobiłem sesję zdjęciową, którą zobaczycie teraz. No
widzicie? Nawet Łukasz umie robić zdjęcia. Umie w cudzysłowie. Jak tam po pełen bąbelku idziemy dalej? Gorąco. Czy podziwiamy jeszcze widoki? Podziwiamy, pewno, że podziwiamy. No dobra, to podziwiamy widoki. Pokażę wam jeszcze te dachóweczki, bo te dachóweczki są też całkiem ładne. No i oczywiście jest seria kłódek. Kłódki są wszędzie. Zdążyliśmy w samą porę. Właśnie zaczyna się burza. Idzie wielka czarna chmura, zobaczcie. A my już jesteśmy w busie, także super. Jeszcze nie jesteśmy w busie. Ale no, zdążyliśmy. Patrzcie, co tam się dzieje. Nie, wywiało naszą zasłonkę. Dobra, koniec. Kończymy tego nagrywania. Łączymy się teraz z internetem. Długo nie byliśmy offline, ale zaraz już będziemy online. Telenor. Mamy internet. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. Tylko żeby się jeszcze przypomniało, że trzeba aktywować jakiś specjalny pakiet, który nam da więcej. Nie przypomniało się, tylko tutaj po prostu napisali, że trzeba najpierw aktywować kartę, wysyłając SMS o treści start na numer 9000. Później trzeba ustawić sobie APN. Tu wszystko jest podane. I teraz mamy już internet. Po angielsku? Po angielsku. A, czy to jest takie dla turystów? No, to był pakiet turystik, turysta, czy jakoś tak to się nazywało. Super. Ale nie jestem pewien, czy ona mi dała tego turystę. Ale chyba tak, no, pokazałem jej 10 GB, że chcę i że to jest turystyczna karta i ona mi to po prostu dała. Co tu jest napisane? Belgrad Free Tour, czyli jedziemy teraz do Belgradu i będziemy na Free Tourze. Jutro. Jutro. To, co nas zdziwiło bardzo pozytywnie, to to, że jest bardzo dużo ścieżek rowerowych, także można sobie rower wypożyczyć, pojeździć. My rowerki mieliśmy, było super. Najlepiej przywieźć ze sobą. Najlepiej przywieźć ze sobą, dokładnie. Jedziemy dalej. We'll be right back.